Filip Szczerszy, dzisiaj wygrywamy z Ignatą Wolim po twoim trafieniu. Jak ocenisz z twojej perspektywy to dzisiejsze spotkanie? No, moim zdaniem mecz walki. Jedna i druga drużyna walczyła. My w drugiej połowie pokazaliśmy, że możemy dowieść ten wynik. W obronie w drugiej połowie nie pozwoliliśmy przeciwnikowi stworzyć żadnych sytuacji. No i mamy 3 punkty, wracamy teraz w długą podróż do Jarocina i będziemy się cieszyć. Boisko nie było w najlepszym stanie. Jak się wam w ogóle grało? No boisko przez pogodę fatalne. Nie mogliśmy w ogóle pograć piłką. Był naprawdę mecz walki. Pokazaliśmy się z tej strony bardzo dobrze i wywalczyliśmy te 3 punkty. Teraz kolejny trudny mecz z Pogonią Szczecin. Co trzeba zrobić, żeby właśnie pokonać tą Pogoń? Myślę, że tutaj dzisiaj nie mogliśmy za dużo potrenować przed meczem z Pogonią. Teraz mamy tydzień, żeby dobrze to przepracować. Przyjeżdża drużyna rezerw z Ekstraklasy. Może będzie wzmocniona paru zawodnikami właśnie z Ekstraklasy. Dla nas to dobrze, bo my lubimy grać w piłkę i myślę, że na swoim boisku pokażemy dobrą grę i również będziemy mieli kolejne 3 punkty.